zostałem poproszony o przedstawienie, jak wygląda Shimano Twin Power. Oczywiście Made in Japan. Ja mam akurat wersję 250. Ważnym atutem tego mojego modelu jest nieskładana rączka. O. Bo nawet po kilku latach wędkowania nie wystąpią żadne minimalne nawet luzy. A w tych składanych tam pojawia się po pewnym czasie wędkowania stukot, pukot taki nieprzyjemny dla wędkarza. Ja akurat też mam miły uchwyt. Ten tutaj jest bardzo uniwersalny. Do wędzić ten. No to bardzo fajne kołowrotki. Mój rozmiar 2500 FA jest, nadaje się do okoni, kleników na woblerki, gumki mniejsze. Naprawdę polecam. Ma naprawdę piękną pracę. Zobaczmy, jak z tyłu wygląda. Rolka ta bąka jest pokryta azotkiem tytanu. To zapobiega przecieraniu się pod, na przykład pod wpływem przeciągi. Naprawdę niezły powrotek. Tutaj przyrównanie jest do Shimano Stelli. Jak wyglądają te dwa powrotki. Rozmiarowo podobne są dosyć. I naprawdę Twin Power nie odbiega dużo od Stelli. To są naprawdę dobre kołowrotki, które naprawdę chcę wszystkim wędkarzom polecić. No oczywiście Made in Japan, bo malazyjskie czy jakieś inne odpadają. To naprawdę odpada, bo to po roku, dwóch sezonach występują luzy, nieprzyjemne stukoty, szmery, trasy. A tu jest naprawdę przepiękna praca. Ja ten kołowrotek już mam 2 lata. I zobaczcie, jak się dzieje.